Dzisiejsze spotkanie było już spotkaniem roboczym, gdzie wymieniliśmy się szczegółami odnośnie tego projektu, wszystkimi punktami krytycznymi, elementami, którymi możemy sobie wzajemnie pomóc podczas realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Chodzi przede wszystkim o to, żeby po prostu wsparcie na etapie właśnie tutaj realizacji tego projektu, żeby rzeczywiście ten projekt doszedł do szczęśliwego finału, do skutku, ponieważ jest to szansa duża dla naszego miasta, szansa dla regionu i szansa również tutaj z tego, co tutaj padły takie słowa, również dla całego kraju, jeżeli chodzi o rynek mocy energetycznej. Także ogromne podziękowania dla wszystkich tutaj Państwa za obecność, dla Pana Ministra Budy, który osobiście się w to też zaangażował i wszystkich Państwa, którzy tutaj rzeczywiście na tym etapie mogliście porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem inwestora. Oczywiście ci Państwo wszyscy są tutaj nieprzypadkowo, ponieważ wiadomo, bez wsparcia ministerstw, czy to Ministerstwa Energii, czy Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości, już nie mówię o łódzkiej strefie ekonomicznej, która w pewnym sensie jest również gospodarzem tego terenu, tak? Czy współgospodarzem tego terenu. Dlatego wszyscy musimy razem współpracować przy tej realizacji i naprawdę widzę bardzo dobry klimat do tego, żeby rzeczywiście ta inwestycja w naszym kraju, w naszym mieście, to najważniejsze dla mnie w tym momencie, się udała. Także nasze duże zainteresowanie tym projektem i przyjazd tutaj wynikał z tego, że chcieliśmy sprawdzić, czy ten projekt kwalifikuje się też do pomocy publicznej. Dowiedzieliśmy się też o innych projektach i to bardzo dobrze rokuje, ale tak w większym, szerszym ujęciu chcę powiedzieć, że w ogóle dyskutowaliśmy tutaj z moim zespołem, jak jechaliśmy, że dla tej części łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, dla tej części wielkopolskiej rzeczywiście, w ostatnim czasie trafiło kilka dużych projektów i to tak jakoś zaczęło się Impact z Metalem w Koninie, gdzie wydaliśmy decyzję o wsparciu, a teraz w ostatnim czasie rzeczywiście uczestniczymy w kilku dużych projektach, które dla tej części być może uda się zrealizować. Nie możemy powiedzieć tutaj o szczegółach. Ten projekt jest właśnie też takim projektem bardzo przyszłościowym. No ale zobaczymy, bo on musi spełnić jeszcze trochę kryteriów pewnie i jeszcze trochę rozmów przed inwestorem jest. Dzierżawa to nie jest wszystko, natomiast dzierżawa jest początkiem bardzo długiego procesu, bo musimy mieć zapewniony tytuł prawny do nieruchomości, żeby móc oficjalnie wystąpić o warunki przyłączenia do sieci energetycznej i sieci gazowej. Również tytuł do nieruchomości uprawnia nas do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji dla celów pozyskania decyzji środowiskowej. Sama nieruchomość upoważnia nas również do rozpoczęcia prac projektowych dla realizacji projektu wykonawczego pod pozwolenie na budowę dla tej elektrowni. I te wszystkie dokumenty razem są dopiero dokumentami wsadowymi do certyfikacji pod aukcję rynku mocy, która będzie miała miejsce certyfikacja na jesieni przyszłego roku, a sama aukcja w grudniu przyszłego roku. I wynik aukcji mocy będzie decydował ostatecznie o tym, czy ten projekt powstanie, czy nie. Z naszej strony i ze strony inwestora podejmowane są wszystkie działania, żeby do tego projektu być jak najlepiej przygotowanym, żeby nasza oferta na rynku mocy była jak najbardziej atrakcyjna i wybrana przez operatora systemu przesyłowego. I mamy nadzieję, że w kolejnym roku będziemy mogli Państwu zakomunikować, właściwie to Urząd Regulacji Energii oraz PSE zakomunikują, kto taką aukcję wygrał. Mamy nadzieję być tam wymienieni, a w roku kolejnym, na wiosnę, czyli 2021, będziemy mogli oficjalnie przeciąć wstęgi, wmurować kamień węgielny i rozpocząć budowę pierwszej naszej inwestycji w Polsce. Bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz zorganizował takie spotkanie, bo ten projekt jest bardzo złożony i bardzo skomplikowany i na każdym jego etapie będziemy potrzebowali być wspierani przez różne strony. Zarówno przez miasto, jak również przez strefę ekonomiczną, przez RDOŚ, przez wszystkich, którzy będą w tych procesach uczestniczyli. Także my ze swojej strony możemy przygotować dokumentację jak najbardziej poprawną, natomiast te procesy są trochę od nas niezależne. Zrobimy wszystko, żeby to zostało dopięte w terminie, żebyśmy w grudniu przyszłego roku byli gotowi i mogli na wiosnę kolejnego roku inwestycje rozpocząć. Nie mamy jeszcze precyzyjnej mocy, bo nie mamy potwierdzonych na piśmie warunków przyłączenia. Mamy konsultacje ustne z jednym i drugim operatorem, czyli z PSE i z Gazsystemem, odnośnie tego, jaki wolumen gazu może być w tej konkretnej lokalizacji dostępny oraz jaką moc energii elektrycznej jesteśmy w stanie wyprowadzić do tutaj lokalnej stacji transformatorowej.
Jeżeli wszystkie warunki zostaną potwierdzone oficjalnie na piśmie, bo to jest dla nas podstawa do podejmowania konkretnych decyzji inwestycyjnych i studium wykonalności tego projektu potwierdzi nasze pierwotne założenia, maksymalna moc tej jednostki to jest 600 MW, czyli dokładnie tyle, ile było w elektrowni Adamów. Myślę, że możemy zadeklarować, że wstępnie jak najbardziej jest tutaj znaczny potencjał, tak, na rozwój energii pochodzącej z gazu. Jak wiemy, w całym kraju jakby trwa rozwój gazownictwa. Myślę, że zdecydowanie można go zdynamizować i system powinien sobie tutaj poradzić. Także w naszej ocenie jest miejsce na kilka podobnych obiektów w samej Polsce. Jeżeli te projekty się sprawdzą w tej skali w naszym regionie, zakładamy, że Polska będzie punktem eksportowym dla naszego inwestora na rynki europejskie. To nie chodzi tylko o samo miasto Turek. W tym momencie to chodzi o to, że to będzie miało potencjał rozwojowy nie tylko na nasz kraj, ale również i na Europę. I firma Kawasaki zaczyna właśnie od Turku, to co tutaj pani wiceburmistrz podkreśla regularnie i powiedziała, że nie wypuści ich stąd. Także to jest chyba takie najważniejsze, że to jest nie tylko jedyny projekt, który jest realizowany i myślę, że tutaj jak wszyscy siedzą przy tym stole, to wszyscy będą chcieli, żeby to rzeczywiście się to rozwijało, bo wszyscy na tym skorzystamy. Nie tylko miasto, nie tylko firma, ale także po prostu wszyscy mieszkańcy naszego kraju.